No nie. Ej, nie rób tak. Ej, boi się teraz, nie? Poważnie. Ja pieprzę, wiesz co to jest? Ptasznik. Jak go nazwiemy? Jest tarantula. Tarantula, no. Mała. Nie wiem, moi drodzy, bardzo fajnie, że udało się właśnie zabrać tego stopa. Gość sympatyczny. Moi drodzy, lecimy do miasta, zobaczymy, co się dzisiaj święci w miejscowości Perez Zeledon. Siemano, witam serdecznie, moi drodzy. Niespodzianka. Czy miła? Nie mam żadnego pojęcia. Moje plany zmieniły się kompletnie. Powinienem być już w trasie do miejscowości Monte Verde, ale wczorajszy odcinek, który był moim zdaniem jednym z najbardziej hardkorowych, jeżeli chodzi o wyprawy moje podróżnicze, żadnych utartych szlaków, żadnych miejsc z Maps.me. Zobaczcie urywek. Stan wody jest dość wysoki i raczej ciężko będzie do tej drugiej jaskini pójść, ale widzieliśmy w razie czego maczetę. To, tak powiem, troszkę nas to przerosło. Myślałem, że może będą lekko mokre ciuchy, ale wszystko jest po prostu jak gnój, słuchajcie, w błocie, więc musiałem zostać jeszcze jeden dzień w Perez. Póki dzisiaj, zobaczcie, piękna pogoda, szybko trzeba zrobić pranie, aby to wyschło i jutro muszę jechać dalej. Ale znowu jest kolejny problem. Miałem jechać do miejscowości Monte Verde przez Uvite i przez wybrzeże, ale okazało się wczoraj również, że Piotrkowi z 4 kilo, u którego właśnie tutaj mieszkam, padł samochód. To jest grane. I niestety nie ma jak mnie zawieźć do Uvity. Autobusy w ciągu dnia są tylko dwa, więc będę jechał najprawdopodobniej do San Jose z samiutkiego rana, aby wykonać tak zwanego wariata i postarać się jeszcze tego samego dnia dojechać do miejscowości Monte Verde. Ale czy się uda? Nie mam pojęcia. Tak więc moje plany zmieniły się kompletnie. No ale mówię, trzeba w podróży często bardzo improwizować. No mówię, to nie nasza wina, że zepsuł się samochód. Nie nasza wina, że ciuchy były turbo mokre. Tak więc, jak ktoś nie oglądał wczorajszego odcinka, polecam zobaczyć. Moim zdaniem bardzo mocny odcinek, bardzo, bardzo poza szlakiem. Z chęcią jeszcze kiedyś tu wpadnę do Piotrka i zrobimy coś podobnego. A tymczasem zawijamy na śniadanie. Zawsze chciałem wam pokazać te wszystkie duże ciężarówki z bliska. Amerykańskie, zobaczcie, wielkie, wielkie naprawdę i mega głośne. Nie ukrywam, że pół dnia poleciało jak z bata strzelił, jak to się mawia. Jadę jeszcze do miasta, do miejscowości San Isidro. Tutaj w sumie na tą miejscowość wszyscy mówią Perez Zeledon, ponieważ jest to, że tak powiem, okręg cały, nazywa się to wszystko w koło, nazywa się Perez Zeledon, miasto nazywa się San Isidro. Tak, dobrze, już się chyba zamotałem. San Isidro, o, San Isidro w Perez Zeledon okręgu, ale ogólnie okręg, co ja pier... Moi drodzy, wybaczcie, że tak powiem, małe zakłopotanie moje. Stwierdziłem, że tego nie wytnę, bo tak właśnie wygląda gadanie do kamery. Czasami o czymś myślimy i to 15 razy jesteśmy w stanie, wiecie, informacje w głowie przeanalizować i coś nagle wychodzi wam, że coś jednak jest nie tak jak trzeba. Teoretycznie jesteśmy właśnie w tym Perez, ale jesteśmy dosłownie 4 km troszkę od miasta i co ciekawe, autobus tutaj jeździ tylko i wyłącznie co godzinę. Bardzo rzadko, mimo że to jest dystans tylko i wyłącznie 4 km. Tam już zobaczcie, jest miasto i aby dojechać, mówię, trzeba się po prostu załapać na autobus, a dzisiaj jest niedziela i jeżdżą dość rzadko. To jest mój ostatni dzień tutaj w tej okolicy. Jutro, tak jak mówiłem, kompletna zmiana planów. Będę próbował dojechać do stolicy i tam dalej będę
decydował, czy uda mi się tego samego dnia dojechać na północ. Oby tak. Ogólnie następny autobus jest za godzinę 20, więc będę próbował złapać chyba stopa, bo jest małe prawdopodobieństwo, mówię, że będzie jechał jakiś autobus, a tutaj stąd około godziny do miasta, ale w klapeczkach średnio. Dypoldy Polonia, słuchajcie, zapałem stopa właśnie tutaj z gościem do miasta, bardzo fajnie udało się i jedziemy, co mnie cieszy, bo mówię, godzina 20, dosłownie gościu wyjeżdżał z mojej uliczki i jedziemy. A to jak mówiłem, zobaczcie, nie ma żadnej ścieżki nawet, żeby bezpiecznie przejść, a tutaj są góry, więc trzeba uważać, tym bardziej, że tutaj jeżdżą ciężarówki cały czas, bo jest to droga główna. No i moi drodzy, bardzo fajnie, że udało się właśnie zapaść tego stopa. Gość sympatyczny. Moi drodzy, lecimy do miasta, zobaczymy, co się dzisiaj święci w miejscowości Perez Zeledon. Koleżka o imieniu Adolfo podwiózł mnie do miasta, tak więc można się tu przejść. Byłem tylko raz na dobrą sprawę, pomimo że już jestem drugi raz tutaj u Piotrasa, ale w samym mieście nie ma, nie wiadomo co do roboty, ale przejdę się zobaczyć, co słychać, tak czy siak, żeby nie siedzieć na chacie. Zobaczcie, restauracja pod złotymi... Jak to się, słuchajcie, nazywa? Kurczę, zapomniałem, widzicie? Pod złotymi łukami, o! Samo Perez nie jest jakoś szczególnie turystyczne, ludzie tutaj z reguły nie przyjeżdżają, no bo nie ma po co. Jest dość dużym miastem, jeżeli chodzi o to, jak jest ulokowane na południe od San Jose, ale mówię, samo w sobie miasto nie oferuje za wiele. W okolicy jest spoko, można podjechać na wybrzeże na przykład lub w góry, ale tutaj po prostu nawet bazy noclegowej nie ma jako takiej w Perez. Kurczę, ogólnie w parku jest dość dużo bezdomnych, zauważyłem już. Teraz osoba z rzędu mnie gdzieś tam woła papi, papi. Stwierdzam, że to mogą być ludzie albo z Wenezueli, albo z Kolumbii. I kurczę, to jest kompletnie pusto dzisiaj w mieście, jest niedziela. Ludzie raczej siedzą sobie w chacie, chillują. Park jest pusty, mówię, tylko kilkoro bezdomnych. Tutaj przy parku znajduje się kościół pod wezwaniem. Żartuję, oczywiście nie mam takich informacji, chciałem tutaj sobie troszkę zażartować. Kurczę, drą gębę ci bezdomni. Bardzo takie dziwne jest, w sensie dziwna aura w powietrzu wisi. Jak więcej bezdomnych przy parku, jak gdzieś tam powiem, że tak powiem, ludzi, mieszkańców. I myślę, że tutaj włóczenie się po nocy kompletnie nie ma sensu. I nawet gościu, z którym jechałem na stopa, mówi, uważaj, to mówi, kogo będziesz spotykał w Perez. Mówi, bo ludzie są różni, tak więc ja się przejdę jeszcze w poszukiwaniu jakiegoś dobrego jedzonka. O, i to druga, jedyna atrakcja, którą sobie można zrobić w Perez. Zdjęcie przy literkach, słuchajcie, PZ, czyli Perez Zeledon. No i to by chyba było na tyle. Wydaje mi się, a nawet więcej, jak wydaje mi się, myślę, że jestem pewien, iż Piotrek u siebie na kanale ma więcej ciekawych filmów w okolicy miejscowości Perez, ale tutaj w samym mieście za dużo się raczej nie dzieje. Oczywiście ktoś zaraz zapyta, dlaczego zatem pojechałem do miejscowości Perez Zeledon. I tak jak pewnie większość z was wie, ale mogą być również nowi użytkownicy, przyjechałem tutaj odwiedzić moich znajomych, Dobre Mordki z kanału 4 Kilo. Pozdrawiam, no i oczywiście polecam, jeżeli chcecie zrobić jakieś fajne tury albo ponurkować sobie w Kostaryce, to moim zdaniem to jest najlepsza opcja, ponieważ Piotrek, z tego co mi wiadomo, jest jedynym polskojęzycznym nurkiem tutaj, który oferuje wycieczki, więc wpadajcie, korzystajcie, a my jeszcze parę rundek i jedzenie. Odwiedzanie jakichkolwiek miast z reguły w niedzielę wiąże się z tym, że chyba będziemy głodni, ponieważ większość rzeczy jest pozamykana, są jakieś knajpy pootwierane, ale to jest, zobaczę, sklep z alkoholami,
Ewentualnie tam w tle jest ten McDonald's, o którym wspominałem wcześniej, ale wydaje mi się, że nie jest to najlepszy pomysł, aby jadać w McDonaldzie, tym bardziej jeśli jutro będę w trasie około, wydaje mi się, 12 godzin. Jeżeli nic się nie zepsuje, to w Kostaryce będę jeszcze, wydaje mi się, dwie noce, jutro w miejscowości Monteverde. Jeżeli uda mi się złapać autobus, ponieważ stąd do miejscowości San Pedro mniej więcej 3,5 do 4 godzin, w zależności od tego, jak będzie jechał autobus, jakie będą korki, jest poniedziałek, wszystko się może wydarzyć i później muszę się przesiąść na inny terminal i jeszcze 4 godziny w trasie, do tego czas zmiany pomiędzy dwoma terminalami, z południa na północ, oraz zrobienie wariata z nosa. Różnie to może się zakończyć. Najbardziej się obawiam scenariusza, że przyjadę na stację, a oni powiedzą mi, że dzisiaj już nie ma miejsc w autobusie. Stwierdziłem, że chyba się wrócę, aby złapać autobus z powrotem do miejscowości, w której mieszka Piotrek. I tam jest jedna restauracja, w której będzie można zjeść sobie pizzę, bo to na pewno będzie lepsza opcja jak jedzenie w McDonaldzie, po którym mogą występować drobne problemy żołądkowe, niestety, moi drodzy. No ale zachodzi dzisiaj piękny, zobaczcie. Kościół na tle zachodu słońca. Zobaczcie, wszystko gdzie jest pozamykane. Tutaj, tam, tutaj. Nie, tu jest chyba nie do końca otwarte. Tutaj jest pozamykane wszystko, tak więc no niestety z jedzeniem dzisiaj jest średnia weczka. Mój błąd, moi drodzy. Znalazłem jeden terminal, który się okazał złym terminalem. To jest to właśnie, słuchajcie, w Ameryce Południowej jest tak często, że na południe jeździ z innego terminala na północ, z innego terminala na wschód i zachód, również z dwóch innych terminali, a właśnie przed chwilką wybiła godzina 5 w kościele, a to oznacza, że uciekł mi autobus. I kolejny będzie najprawdopodobniej dopiero o godzinie 7. Tak więc słabo. I cały czas nie mogę się nadziwić widoczkami w okolicy. Dodatkowo na pewno chciałem tutaj podziękować dla Łucji oraz Piotrka w gościnie, bo naprawdę, słuchajcie, przyjęli mnie niesamowicie. Pojechaliśmy do Uwity, pojechaliśmy ostatnio na jaskinie, plus to, że tak powiem, karmili mnie cały czas do syta. Naprawdę jestem im turbo wdzięczny, a teraz idę z powrotem chyba na stopa, no bo nie mam zamiaru czekać 2 godziny na autobus, moi drodzy. Drugi raz jestem w Kostaryce i drugi raz jestem bardzo dobrze zaskoczony, że tak powiem, ciepłym przyjęciem przez w sumie wszystkich mieszkańców Kostaryki. Ani razu nie przytrafiła mi się żadna sytuacja, że tak powiem, jakiś kwas. I dodatkowo, a na pewno chyba jest to według mnie najbezpieczniejszy kraj spośród wszystkich w tej części Ameryki Centralnej oraz Południowej, ponieważ bywałem w takich miejscach jak Gwatemala, Kolumbia, Ekwador, słuchajcie, Brazylia, Argentyna. I naprawdę stwierdzam, że Kostaryka jest najbezpieczniejsza i może po prostu ciut droższa od pozostałych krajów. A my pomału opuszczamy, słuchajcie, Perez, które no, jest okej, ale że tak powiem, samo w sobie dupy nie urywa. Ale przynajmniej zachodzik słońca jako taki. I łapiemy stopa. Miejmy nadzieję, że to się mi zatrzyma. Chociaż nie wiem, czy Kostarykańczycy wiedzą, na czym polega autostop, no ale miejmy nadzieję, że chociaż kawałek mi poczucą te kolejne 4 km. Na pewno nie chciałbym po nocy wracać tutaj. Tak jak pokazywałem wam jadąc w samochodzie, nie ma żadnej ścieżki, więc co za tym idzie, jest dość niebezpiecznie idąc bez żadnych odblasków. Jeszcze raz próba łapania autostopa w
Kostaryce, zobaczymy jak to się skończy. No trzymajcie kciuki, oby ktokolwiek się zatrzymał. Jak kciuk wyciągnięty. O, zatrzymał się, no nie żartujcie. Już myślałem. To nie jest tak łatwe, jakby się wydawało, słuchajcie. Powiem wam, tutaj ludzie jadą, patrzą na mnie tak dziwnie. To raczej chyba nie jest popularny sport, tym bardziej w takim mieście, jakim jest sam Perez. Słuchajcie, już mi się wszystko miesza. Było dopiero San Vito, słuchajcie, Perez Zeledon. Może gdzieś tam na takich trasach, bardziej na wsiach, jest to bardziej popularne wśród, nie wiem, może backpackersów. Chociaż nie wydaje mi się, bo z tego co wiem, to głównie backpackersi tutaj, czy backpackersi, backpackersów jest mało, ale osoby, które przyjeżdżają, wynajmują sobie często samochód lub po prostu podróżują busami od miejsca turystycznego do miejsca turystycznego, a jakiś gość łapiący stopa w mieście, nie wiadomo dokąd, to raczej chyba nie jest najlepsza opcja. Dosłownie za kilka minut będzie ciemno, a panie stopa po ciemku, to jest w ogóle opcja no chyba najgorsza. W sensie, no nie polecam nikomu łapać stopa, bo raczej nikt się nie zatrzyma, bo jest ciemno, nie wiadomo kogo, że tak powiem, ludzie biorą i jeszcze parę minut. No nic, nie udało się, moi drodzy. Zastanawiam się, czy słychać w tle te ptaki, które tak ładnie śpiewają. Tak więc udaję się z powrotem, słuchajcie, do Złotych Łuków, aby złapać internet i zamówić Ubera, bo jest to jedyna obecnie, że tak powiem, opcja, z której mógłbym skorzystać, bo mówię, to się raczej już nikt nie zatrzyma, tym bardziej, że robi się ciemno. Tak więc już... no, trudno. Taka ciekawostka związana z McDonald'em. Osobno macie McDonald's tutaj i osobno macie budkę na zewnątrz, gdzie można zamówić sobie tylko i wyłącznie szejki. A zachód jest piękny. Moi drodzy, wróciłem już pod chatę Uberem. Robię drobne zakupy w sklepie, żeby coś ugotować. Wracam na chatę. I jeszcze kilka słów odnośnie tego tutaj, co się wydarzyło dzisiaj i ogólnie przez ostatnie dni w Kostaryce. No i ostatni rzut oka na miasto, w którym przed chwilą byłem. I pomału wracamy do chaty. Trzeba się pożegnać z dobrymi ludźmi, moi drodzy. Tak więc ogólnie, gdybym nie znał się tutaj właśnie z Łucją i Piotrkiem, pewnie nie przyjeżdżałbym drugi raz tutaj w stronę Wybrzeża, tylko cisnąłbym razem z Kapeluszem na północ, ale że byłem, że tak powiem, w okolicy na dobrą sprawę i głupio, trochę nie wypada też pojechać odwiedzić dobrych ludzi, którzy zapraszają mnie, goszczą, słuchajcie, naprawdę mieliśmy dobre relacje od tamtego czasu, bardzo dobrzy ludzie, mówię, bardzo polecam odwiedzać dobre mordki i prawie jesteśmy w domu. Moi drodzy, już miałem iść spać za chwilę, ale Piotrek mi zapytał, czy jestem silny i psychicznie. No elo. Ja pieprzę, wiesz co to jest? Ptasznik. Jak go nazwiemy? Jest tarantula. Tarantula, no. Mała. Nie wiem, czy jest tarantula, bo jest taka włochata. No, włochata jest, to jest włochate. Te... A jak ona tu weszła? No chyba mi szklała. Nie tłumaczyła się. Ja pieprzę, ty, aż się... Dobra, w domu jest dwóch facetów, co to zrobi? Ja, ale co, wynieść go, czy co? No, a co? Ja, nie! No! Co wy no, zaraz go strzepię na nas, ty! Patrz, jakiś świr, ty! Gorzej, jak on podejdzie z tym. No, ty się za mną nie chowasz! Ty się za mną chowasz! Chodź tutaj, chodź. Weź chociaż na coś, nie na rękę. Kurwa, no strzepnie na nas. Mówię, że podejdzie do nas, nie? Nie bój się. O. No nie. Ej, nie rób tak. Ej, boi się teraz, nie? Poważnie. No i co z tego? Jak postawiła dwie nogi do przodu, to możecie ugryźć. Jesteś specjalistą od pająków. Nie, bo gadałem z Tomkiem ostatnio, jak to daleko, i powiedział mi, że jak tarantula stawia dwie
do przodu, ten to się boi i może zaatakować. Może cię chapnąć albo jadem zaatakować. No nie mają jadu, co ty gadasz? Jak to nie mają jadu, chłopie ty? Nie takiego, co by... Chcesz? Dobra, moi drodzy, tym pięknym akcentem tutaj chciałem podziękować jeszcze raz Łucji. Piotr Kobi, słuchajcie, za gościnkę, naprawdę... Zawsze. Wpadaj. Naprawdę niesamowici ludzie, słuchajcie, już to mówiłem na filmie. Szkoda, że pająka tak nie ma teraz w ręku, żeby zrobić, żeby do miniatury zrobić, moi drodzy. Bardzo fajna wizyta gościna w miejscowości Perez. Zaradą zawijam się montować, ponieważ z samego rana jadę na północ. Do zobaczenia. Z pająkiem. Elo.